Muksza, witam na moim kanale. Dziś debata, rozmowa na temat antysemityzmu, na temat zjawiska, no właśnie, tego, o którym wspomniałem. I naszymi gośćmi są Eli, który określa się jako polski Żyd, tak możemy powiedzieć, aczkolwiek tutaj reprezentuje po prostu siebie i swoje poglądy. Witamy. Dzień dobry. Dobry wieczór. I Radosław Patlewicz, publicysta, autor książek, od niedawna redaktor naczelny prawicowego portalu Magna Polonia. No, patriotycznego, katolickiego, monarchistycznego. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witamy. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o antysemityzmie, o stosunku do Żydów w Polsce i odwrotnie. I nawiążę na początku do ostatniego wydarzenia, które no, było udziałem, powiedzmy, poniekąd naszego drugiego gościa, czyli Radosława Patlewicza, publicysty, czyli usunięcie kanału za antysemickie treści. Więc pytanie do ciebie, Radosławie, co to miałeś za antysemickie treści? Dlaczego miałeś jakieś treści o takim wydźwięku i dlaczego one zostały usunięte? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że moja działalność, moje wpisy, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Twitterze, zostały zgłoszone do prokuratury już jeszcze we wrześniu zeszłego roku jako właśnie szerzące nienawiść w stosunku do Żydów i Ukraińców. I proszę sobie wyobrazić, że prokuratura w Krośnie badała te moje wpisy, bo tam screeny tam zostały wysłane do tej prokuratury, screeny tam różne z moich wypowiedzi, przy okazji tam w ogóle screeny z konta mojej żony też się pojawiły. Ale jak kilka było wypowiedzi antysemickie, tak? Bo co to ma wspólnego z tym usunięciem konta? Czy to te donosy już mówię, co to ma wspólnego. No i to prokuratura badała i okazało się, że jednak niczego tam się nie doszukała, że tutaj nie szerzę żadnej nienawiści w stosunku do Żydów jako całości, tak powiedzmy, czy to grupy narodowościowej, czy religijnej, tylko powiedzmy, no, to były moje komentarze do wydarzeń z Polski i świata w kontekście bardzo skonkretyzowanych Żydów, chociażby w Polsce odnośnie działań Jonego Danielsa, czy tego profesora, oj, nazwisko mi wyleciało, taki bardzo agresywny. Grabowski ostatnio, to co było? Grabowski też, ale taki jest ten też profesor. Ojej, no, Gross swoją drogą, ale też jeszcze jeden taki jest. No, mniejsza z tym. No i w każdym razie prokuratura to odrzuciła. Omzik złożył zażalenie do sądu na to postanowienie o umorzeniu i sąd przyklepał to postanowienie o umorzeniu, więc jako jeden z nielicznych tutaj, powiedzmy, mieszkańców Polski mam twardy glejt na to, że żadnym tak zwanym antysemitnikiem nie jestem. No ale tutaj YouTube miał jakieś inne zdanie został kanał usunięty. YouTube owszem, gdyż no, YouTube tutaj, YouTube'a nie interesują rozstrzygnięcia czy to polskiej prokuratury, czy sądów. Jego interesują rozstrzygnięcia takich właśnie organizacji jak OMZRiK, jak Nigdy Więcej, więc no tutaj oni, ci samozwańczy sędziowie, prokuratorzy, wydali na mnie wyrok. No i takie są konsekwencje, że mnie tutaj zablokowano. Rozumiem. Tutaj chciałbym oddać głos też naszemu drugiemu gościowi, czyli Eliemu. I w kontekście, o którym mówimy, czyli antysemityzmu również w działalności, czy domniemanego antysemityzmu w działalności Radosława Patlewicza, no tutaj takim przyczynkiem do tego jest ten ban. No tam na przykład taką kontrowersję wywoływała dosyć duże, wręcz i krytyczne w stosunku do Radosława Patlewicza komentarze. Książka na temat mordu rytualnego. Zdaje się to świeżo po wojnie chyba, czy to czasów wojennych dotyczyło. No i to znaczy się już tłumaczę. No, to nie jest żadna kontrowersja, bo nie chodziło o żaden mord rytualny, tylko o sprawę zamordowania polskiej dziewczynki, 9-letniej Bronisławy Mendoń w czerwcu 1945 roku w Rzeszowie. I ta książeczka to praca popularno-naukowa z pełną bibliografią i przypisami, więc można nawet powiedzieć, że naukowa, choć pisana takim popularnym, bardzo przystępnym językiem. No i w tej książce
na bazie dokumentów z IPN-u i innych archiwów państwowych próbowałem rozwikłać zagadkę tej tajemniczej śmierci, bo tam ta sprawa była, była tuszowana przez... Ale byłeś oskarżany o to, że wpisujesz się w takie oszczerstwa ogólne wobec Żydów, że właśnie jakieś są mordy rytualne. Czy podniesienie tego tematu nie miało czegoś wspólnego jednak z tymi ogólnymi takimi, powiedzmy, stereotypami? To znaczy się tak, jeszcze w 1945 roku pojawiły się takie hipotezy śledcze, że to mógł być mord na tle rytualnym. Więc no tutaj siłą rzeczy musiałem też ten wątek w książce poruszyć, będąc no uczciwym badaczem, prawda? Natomiast jeśli chodzi o całość mojej książki, to tutaj ona spotkała się oczywiście z krytyką, natomiast nie wykazano mi choćby najmniejszej pomyłki merytorycznej. Tak? Oczywiście rzucono się na mnie z wyzwiskami, że jestem siewcą nienawiści, że jestem antysemitnikiem, natomiast błędów merytorycznych w mojej książce nie wykazano żadnych, podobnie jak, uwaga, uwaga, w książce żydowskiego profesora z Włoch, Ariela Toafa, pod tytułem Krwawe Paschy. To może oddamy teraz głos naszemu drugiemu gościowi, który ma chyba inne zdanie trochę. No tak, ja bym powiedział, że przede wszystkim, żeby w ogóle rozmawiać o tym, czy ktoś antysemitnikiem jest, czy nie jest, wypadałoby zdefiniować, co to jest ten antysemityzm, i często bywają z tym problemy, ponieważ różni ludzie różnie to rozumieją i też dla niektórych antysemityzm to jest, no są różne tego definicje po prostu. Niektórzy uważają, że antysemityzm zaczyna się dopiero, kiedy ludzie są bici albo mordowani, a inni mówią, że dopiero jak są obrażani, to już też jest antysemityzm. No, gdzieś można postawić, trzeba, żeby w ogóle móc rozmawiać sensownie na taki temat, trzeba postawić taki... No to może irracjonalna niechęć do Żydów jako ogół. Czy to jest antysemityzm? Ja bym powiedział, a to wtedy można się zastanowić, co to znaczy irracjonalne. No. I to jest znowu kolejna pułapka. Natomiast na temat książki pana Radosława, ja bym powiedział tak, no ja zdaję sobie sprawę, że pan pisze książkę bardzo ostrożnie i bardzo ostrożnie waży pan słowa. Kiedy tytuł jest Mord Rytualny, to jest w tytule znak zapytania. Kiedy pisze pan o tych rzeczach, pan w tej książce nie pada słowo ani zdanie, które by mówiło, że tak definitywnie był to mord rytualny. Tak, i dlatego właśnie w polskim prawie nie można panu zarzucić kłamstwa na przykład, albo niczego takiego. Natomiast wielu ludzi widzi to, że jest po prostu taki sposób, że da się insynuować rzeczy po prostu i sugerować i silnie insynuować rzeczy, jednocześnie nic konkretnego nie mówiąc, i wtedy zawsze można powiedzieć, ale przecież ja nic takiego nie napisałem, ja dałem znak zapytania, ja powiedziałem, że tak naprawdę to nie wiadomo i tak dalej, ale jednak książka jest po prostu od okładki po tytuł i tak dalej, jest po prostu zbiorem insynuacji i wystarczy przeczytać na przykład książki, znaczy komentarze, powiedzmy, ludzi, którzy tą książkę zachwalają, żeby zrozumieć, że większość ludzi po przeczytaniu tej książki dochodzi do wniosku, że jednak te mordy rytualne były, i w dodatku ludzie myślą wtedy, że książka, która mówi o wydarzeniach sprzed 60 lat, które w dodatku sam pan przyznaje, że pan nie wie, czy to był mord rytualny, czy nie, pan tego nie napisał. No, nie tak do końca. Ludzie po prostu, przychodzi im do głowy, że być może książka jest napisana po prostu po to, żeby, nawet jeśli nie, żeby wzbudzać nienawiść, to po prostu, żeby kapitalizować pewne stereotypy, które już istnieją, albo po prostu grupę ludzi, która faktycznie tą nienawiść do Żydów podziela. I mówiąc tym ludziom dokładnie to, co oni chcą usłyszeć, można po prostu w jakąś niszę się wpasować. No i myślę, że stąd się to bierze. No i oczywiście YouTube. Ja też nie wiem, dlaczego pan myśli, że YouTube słucha się jakichś organizacji typu OMZWiK i tak dalej. Same się tym chwalą. A naprawdę? Nigdzie znaczy... więcej chwali się na przykład tym, że szkolenia dla policji robi. Ale YouTube to jeszcze nie jest policja. Tak czy inaczej, no YouTube ma swoje po prostu zasady. I nie tylko pan, różni ludzie z YouTube'a za różne rzeczy zostali wyproszeni. Moje konto też na przykład bywało, dostawałem takie... No dobrze, tutaj chciałbym, jeżeli mogę wtrącić się, panowie,
jakby doprecyzować ten zarzut, który się pojawił, czyli no, że Radosławie jakby nie można tobie zarzucić jakichś szczegółowych błędów merytorycznych i tak dalej, ale ogólny fakt wydawania książki na temat mordu rytualnego żydowskiego przyczynia się, z tego co tutaj usłyszeliśmy, taka jest diagnoza krytyczna w stosunku do ciebie, przyczynia się do rozszerzania antysemityzmu w Polsce i do rozszerzania się jakichś stereotypów różnych. Chociażby inni badacze, na przykład Joanna Tokarska-Bakich też pisze książki związane z tymi oskarżeniami Żydów o dokonywanie mordów rytualnych, na przykład taką książkę napisała bodajże tytuł Legenda krwi, no i jakoś nie jest oskarżana o ten antysemityzm. Natomiast wróćmy jeszcze raz do meritum. Skoro nie wykazano mi żadnego kłamstwa, żadnego błędu merytorycznego w tej książce, no to po prostu należy pogodzić się z faktami, tak? Ja tutaj w tej książce, jak już powiedziałem, konkluzja ostateczna nie jest taka, że tam w Rzeszowie, tak, Żydzi dokonali mordu rytualnego sensu stricte. Ja przede wszystkim w pierwszym rozdziale podzieliłem oskarżenia i uważam, że to jest bardzo nowatorskie podejście do tematu oskarżeń Żydów. Podzieliłem te oskarżenia na, uwaga, trzy kategorie. Oskarżenia o dokonywanie mordów rytualnych sensu stricte, czyli sam mord był elementem specyficznego rytuału religijnego. Druga kategoria to oskarżenia o dokonywanie mordów w celu pozyskania krwi niezbędnej do innych rytuałów religijnych, czyli sam mord nie miał charakteru rytualnego, tylko był normalnym mordem. Ale w jakim celu jest to wyliczanie teraz? Bo trzecia rozumiem. Kategoria oskarżenia o dokonywanie mordów w celu pozyskania krwi niezbędnej do medykamentów. No dobrze, ale o czym teraz, po co było to wymienienie, bo nie rozumiem, do czego to masz zmierzać. Ja bym chciał wiedzieć. Do czego zmierzam, że to jest bardzo szczegółowa wiedza, więc bez przeczytania tej książki, no nikt tutaj nie jest w stanie wejść ze mną w dyskusję na jej temat, prawda? No i ludzie, którzy ale czasem możemy zobaczyli ten tytuł, na temat zobaczyli okładkę, no i stwierdzają antysemityzm, no to ja się mogę tylko zaśmieć. Natomiast, bo tutaj został poruszony temat bardzo ważny, samej definicji, tak? No i tutaj ty, Krzysztofie, chciałeś tą definicję tutaj jakoś tak w miarę jakoś ogólnie podać, tak. Ogólnie, no ale to właśnie z problemem tej definicji jest bardzo poważny problem. No i mamy zarówno problem dotyczący formy, jak i treści tego terminu, tego tak zwanego antysemityzmu. Dlaczego mówię tak zwany? No właśnie. Jeśli chodzi o kwestię formy, to ten termin jest wręcz absurdalny, termin antysemityzmu. No bo mamy na przykład antypolonizm, no i od razu jest jasne, że chodzi o uzasadnioną lub też nie, niechęć czy nienawiść do członków narodu polskiego. No proste. Tak samo, jeśli by ktoś, no nie wiem, antyniemieckość i tak dalej. Natomiast w przypadku tak zwanego antysemityzmu nie jest to jasne. Anty, no to wiadomo, ale semityzm wywodzi się od biblijnego sema, czyli jednego. No ale mniej więcej wiadomo, że chodzi o Żydów. Nie, że mniej więcej wiadomo, tylko Noe miał trzech synów, miał Sema, Hama. Ja myślę, że takie rozważania są trochę bezprzedmiotowe, bo mówimy o tym, co się dzieje tu i teraz, że jest jakaś irracjonalna niechęć i trzeba tym porozmawiać. Miał dać początek ludom semickim, a i nie tylko Żydzi są ludem semickim. No to możemy mówić o antyżydowskości. To możemy mówić o antyżydowskości, bo problem, uważam, bo że jeżeli na przykład o tym mówisz. No jak nazwać takiego kogoś, kto na przykład będzie nie lubił Palestyńczyków za to, że na przykład wystrzeliwują rakiety w kierunku Izraela i zabijają Żydów. Czy to jest antysemityzm, skoro i Żydzi, i Palestyńczycy są ludami semickimi? No to proszę pana, nie. Proszę mi. Oddajmy. Istnieją słowniki i definicja słownikowa słowa antysemityzm jest taka, jaka jest. Wystarczy zajrzeć do słownika i tam jest napisane, co oznacza antysemityzm. Dlatego mówię, że to jest błąd formalny. Przepraszam bardzo. Dajmy powiedzieć. Jeśli ja powiem antygermanizm, to pan zrozumie, że chodzi o nienawiść do Niemców, a twierdzenie, że tak naprawdę to Duńczycy, Austriacy i Norwedzy też są ludem germańskim, więc nie wiadomo, co to jest antygermanizm, to jest, za przeproszeniem, palenie głupa. Nie, to jest po prostu naprawę państwa trzeba zacząć od naprawy pojęć i dlatego tutaj widzę poważny błąd formalny w tym terminie. Pojęcie, bo my mamy słowniki.
No może mogę tutaj sięgnąć do słownika, przeczytamy, ustalimy, że to jest pewnego rodzaju definicja, z którą mniej więcej, no musimy jakieś pole porozumienia znaleźć. Krzysztof, ale ja mam tutaj też definicję z Wikipedii, tak? No to już jest kwestia błędów co do treści tego terminu. Mamy tak, antysemityzm, tak na Wikipedii jest napisane. No właśnie to też podstawa niechęci, wrogości wobec Żydów i osób pochodzenia żydowskiego wynikająca z różnego rodzaju uprzedzeń, prześladowania i dyskryminacja Żydów jako grupy wyznaniowej, etnicznej lub rasowej oraz poglądy uzasadniające takie działania. No i tu jest znowu kolejny problem, dlatego że oczywiście Żydzi są grupą wyznaniową, ale nie są ściśle określoną grupą etniczną, czy zwłaszcza rasową. No mamy na przykład Żydów Felaszów, którzy etnicznie wywodzą się z ludów kuszyckich zamieszkujących Etiopię. Są to Żydzi rasy czarnej. A mało tego, do połowy XIX wieku była spora grupa Żydów rasy żółtej, zamieszkująca w Chinach, głównie w prowincji Henan, w mieście Kaifeng. No więc tutaj... No dobrze, ale to wiemy, że każdą rzecz można zniuansować, ale ja myślę, że pewne rzeczy jednak możemy uznać za choć trochę oczywiste, no, że mówimy o niechęci do Żydów mieszkających w Izraelu nie tylko, no bo diaspora żydowska jest na całym świecie. Ja bym chciał zauważyć, że tych Żydów z Etiopii dotyczył dokładnie taki sam antysemityzm jak Żydów z Niemiec czy z Francji, no więc ja nie rozumiem... Nie przeczę temu. Radosławie, czy ja zapytam, czy ty masz jakiś negatywny stosunek do Żydów, skoro piszesz książki często, no które jednak w Żydów w trochę negatywnym świetle pokazują? No fakty są jakie są, no i fakty trzeba po prostu uznać, ale jeżeli są zgodne z prawdą, prawda? Natomiast mamy tutaj, może panowie tego nie wiedzą, ale mamy zupełnie... Ale jakie fakty, bo to za mało trochę powiedziałeś. Jakie fakty? No ogólnie fakty, tak? Pewne fakty niekorzystne dla Żydów są z miejsca uznawane za przejawy... Ja bym chciał o tym porozmawiać, no bo właśnie tutaj rozmawiamy o podstawach antysemityzmu. Jakie to są fakty? Ja mogę coś powiedzieć. Mhm. Proszę pana, w Polsce były przypadki rozmaitych zbrodni popełnianych przez Polaków. Gdybym ja założył czasopismo, tygodnik, i co tydzień opisywałbym kolejną straszną zbrodnię dokonaną przez Polaków, jednocześnie insynuując, że ta zbrodnia wynika z natury Polaków, że Polacy po prostu tacy są, że popełniają te zbrodnie, i co tydzień opisywałbym inną zbrodnię. Czy na tej podstawie można byłoby stwierdzić, że mój tygodnik jest antysemickim tygodnikiem? Znaczy, przepraszam, antypolskim tygodnikiem? Tak, bo pan się odnosił do tego, właśnie jak sam pan stwierdził, że to by były insynuacje, że to jest natura Polaków jako całości. To by były same fakty. Tak. Natomiast same bardzo konkretne przykłady nie, chociaż oczywiście, jeżeli pewne przykłady wynikałyby z ogólnych zachowań, powiedzmy, narodu polskiego. Naród polski cechuje się na przykład kilkoma przesądami inteligenckimi, na przykład insurekcjonizm. No to wtedy jak najbardziej bym się z panem zgodził i stwierdziłbym, no tak, no to są wady narodowe. Czyli natomiast nie, właśnie pytanie, czy Żydzi mają jakieś wady narodowe? Polacy mordują swoje dzieci i potem trzymają je w beczkach w szafie. No to tego uważam, że to jest nieprawda, no i tyle. Bo nie ma na to żadnych dowodów. Ale tak samo nieprawdą jest, że jakieś mordy aktualne są. Ja mógłbym napisać książkę na temat tej sprawy. A skąd ty to, Krzyśku, wiesz? No, jest to, jakby to powiedzieć, wiedza na... Zbadałeś temat, czy po prostu... Wiedza na podstawie ogólnych i szczegółowych... Ale to była sprawa udowodniona w sądzie. Dobrze, no to ja mam proszę pana, jeśli chodzi, bo tak nie wiem, dlaczego ciągle wracamy do tego tematu mordów rytualnych, jakby to było... Nie miałeś mówić o jakichś faktach negatywnych. Natomiast mamy taką bardzo konkretną sprawę. W roku 1787 w Olkuszu nieopodal Krakowa pochwycono Żyda na gorącym uczynku, jak podrzynał młodej polskiej dziewczynce gardło nożem. Pochwycono go z naczyniem do zbierania krwi. Przyznał się do winy i został stracony, dostał karę śmierci. No i teraz pytanie. Kto tutaj jest, nie wiem, oszustwem? To było, tak? On został jednostkowy jakiś przypadek ma oczywiście. Ten woźnica, który go nakrył na tym czynie, to on go wcale nie nakrył, tylko sobie to zmyślił, żeby Żyda skazać na śmierć i tak samo... Dobrze, proszę pana, w latach 90. w Polsce była grupa ludzi, która zamordowała kilka osób, składając ich w ofierze szatanowi.
dosłownie. Udokumentowana sprawa, ludzie złapani, przyznali się do winy, sprawa jest udokumentowana. Czy daje mi to prawo teraz do mówienia, oni byli w dodatku ochrzczonymi katolikami po komunii, po bierzmowaniu. Czy daje mi to teraz prawo do tego, żeby mówić, że polscy katolicy czczą szatana i mordują ludzi, składając ich w ofierze szatanowi? Nie, ponieważ Kościół katolicki nie ma takiej doktryny. I tak samo. Natomiast ten Żyd podpisany powiedział, że zlecili mu starsi kachalni z Olkusza właśnie. Kto tak powiedział? No ten Żyd pochwycony, jak już później był na przesłuchaniu. No, właśnie, no, ja się odwołuję do pewnych faktów, a pan podaje tylko przykłady jakieś wymyślone na prędce. Po pierwsze, na prędce tworzone. Ja mówię o udokumentowanej sprawie. No, takie rzeczy się zdarzają po prostu. No. Ja podałem tylko przykład z Olkusza. Ci kapłani, po pierwsze, ja nie wiem, nie jestem pewien, czy pan zna terminologię żydowską, więc nie wiem, czy ma pan na myśli kapłanów tak naprawdę, ale czy oni zostali skazani w tej sprawie? Nie, bo zapłacili łapówkę. A skąd pan wie, że zapłacili łapówkę? To też są fakty? To opisywał hrabia, ojej, jak on się tam nazywał? Czyli tak powiedział i to jest dlatego prawda. No bo on też opisał, że do niego przyszli, żeby przestał się tą sprawą interesować. Z denarami tam. No to... I oczywiście różne wymysły, ale do czego my tutaj zmierzamy? Bo chodzi o to, czy w religii żydowskiej, czy w doktrynie żydowskiej, jak usłyszeliśmy tutaj, powiedział Radek Patlewicz, są jakieś zapisy, czy jakieś doktryny, które... skoro mam okazję, czy Żydom wolno używać krwi zwierzęcej lub ludzkiej do spożywania czy do medykamentów? To jest dość skomplikowana sprawa. Generalnie nie, natomiast są wyjątki. W medycynie więcej jest dopuszczone niż jest dopuszczone poza medycyną. To znaczy rzeczy, które przykładowo produkty zwierzęce, które normalnie mogłyby być zakazane przez prawo żydowskie, mogą być dopuszczone do spożywania w przypadku, jeżeli jest medyczne uzasadnienie tego. Tak. To więc i historycznie w całej Europie krew była stosowana. Ale do czego zmierza to pytanie, bo to trochę absurdalne jakieś dyskusje. Jeden z głównych argumentów negacjonistów autentyczności mordów na tle rytualnym jest taka właśnie teza, że zgodnie z Torą Żydom nie wolno w ogóle mieć kontaktu z krwią w stanie płynnym. A pan tutaj teraz twierdzi, ale że mogą korzystać. Radku, czy ty twierdzisz, że Żydzi dokonują mordów rytualnych? Bo nie wiem, czy tak dobrze ciebie zrozumiałem. Ja już powiedziałem, że ja podzieliłem oskarżenia na trzy kategorie. I na pytanie, które ty zadałeś, odpowiadam, że nie dokonywali mordów na tle rytualnym sensu stricte, czyli mordów jako elementów rytuału religijnego. No to tutaj rozmowa o faktach, o szczegółowych. Panie Eli, jak tutaj... I właśnie dlatego mówię, że książka, o której mówimy, jest sensacjonistyczna i insynuująca bardzo dużo. Czy pan ją czytał? Nie, ale czytałem recenzję. Standard. A, recenzję. Jak rozumiem, na portalu Sigillum Authenticum, czyli człowieka, który mnie osobiście nienawidzi. No to ale co się stało tam? Rzeczywiście, a czy tam na tym portalu pan znalazł jakiś błąd merytoryczny, czy raczej padło tylko wyzwisko od osoby, która szerzy nienawiść? Ja nie pamiętam, gdzie ja to czytałem, natomiast pamiętam, że z recenzji wynikało, że ostatecznie pan w tej książce, sam pan przyznaje, że pan nie wie, czy to był mord rytualny, czy nie. No bo nie wiem. Konkluzją tej książki jest to, że tego mordu raczej na pewno dokonali Żydzi, tylko motyw nie jest do końca jasny. Natomiast sporo elementów wskazuje na to, jaki mógł być motyw. Na przykład plama krwi przy wejściu na ścianie, czy na odrzwiach, no drzwi tam. A pan doskonale wie, co oznacza krew na odrzwiach, na drzwiach od tam mieszkania, od domu. Ja wiem, co oznacza dla pana, bo panu się wydaje, że Żydzi
wysmarowali sobie odrzwia krwią, ponieważ taki jest żydowski rytuał. Natomiast nie, to nie jest rytuał. To jest, skoro pan tego nie wie, to ja tutaj wytłumaczę, to jest związane ze Starym Testamentem, z plagami egipskimi, i tam była plaga właśnie śmierci pierworodnych i trzeba było posmarować sobie drzwi krwią i wtedy anioł śmierci... Krwią baranka. No. Panowie, ale tutaj ja nie chciałbym, żeby ta dyskusja w absurdy jakieś zaszła, bo umieśćmy też ją w określonym kontekście. Jest XXI wiek. W tej chwili stosunki polsko-izraelskie... No, temat mordów rytualnych... Tak, zostawmy na razie ten temat i chciałbym ogólnie powiedzieć o kontekście, tak, że jesteśmy w XXI wieku. Polska miała różne relacje z, powiedzmy, narodem żydowskim, czy po prostu z Żydami, i cały czas gdzieś się pojawia ta kwestia tego antysemityzmu. Czy jest możliwe, żeby pewne rzeczy już zostawić za sobą? Pamiętajmy, że antysemityzm doprowadził do straszliwych rzeczy w XX wieku, do Holokaustu i no pamiętamy, czym była II wojna światowa ogólnie i tamte straszne czasy. W każdym razie, czy nie można jakoś już tych historycznych zaszłości zostawić za sobą i po prostu pojednać się jakoś? No są gorsi wrogowie, jest Rosja, która zresztą moim zdaniem ten antysemityzm też roznieca, bo to jest na korzyść interesów rosyjskich, żeby tutaj na prawicy wszystko zwalać na Żydów, że Żydzi tutaj mordy rytualne, że Żydzi rządzą światem i tak dalej, i tak dalej. No ja się zgodzę. Dobrze, bo nie ma powodów, moim zdaniem realnych powodów do tego, żeby Polacy i Żydzi nie byli co najmniej neutralni wobec siebie. Nie ma po prostu, tych powodów nie ma. Powodów do jakiegoś wielkiego sojuszu też nie widzę w sumie, bo jednak jakby nie mówić, Polacy i Żydzi już nie mieszkają w jednym kraju, tak jak kiedyś. Mieszkają dość daleko od siebie, więc realnie, jeśli by nawet zupełnie cynicznie spojrzeć na politykę, to dosłownie nie ma ani powodów do sojuszu, ani powodów do wrogości. Po prostu to cała, dlatego właśnie cała ta wrogość musi być oparta na jakichś książkach sprzed 100 lat albo na historiach sprzed 60 lat i to wątpliwych, do których sam autor się przyznaje, że jest to wątpliwe. No. Czyli Radosławie, tutaj z tego co słyszymy, stoisz na drodze pojednania polsko-żydowskiego. Nie, ponieważ mamy jeszcze, proszę Państwa, całkiem świeżą sprawę, czyli konferencję Europejskiego Kongresu Żydów w Wiedniu z 2017 roku, i plonem tej konferencji był taki dokument Koniec z antysemityzmem, w ramach którego Żydzi spłodzili swoje żądania wobec świata nieżydowskiego. Ale co to za Żydzi? Co świat nieżydowski powinien zrobić, żeby... Ale czy to jakaś konkretna organizacja, tak? Jaka to organizacja sporządziła? Europejski Kongres Żydów. Powiedzmy, Europejska Filia Światowego Kongresu Żydów, czyli takiej najpoważniejszej organizacji diaspory żydowskiej. No i w ramach tego dokumentu Żydzi domagają się szeregu zmian, czy to w prawie krajowym, czy to domagają się... Przykład bardzo konkretny. Domagają się tego, żeby na przykład katolicy ocenzurowali swoje księgi liturgiczne, wyrzucili ze swojego kanonu świętych, których Żydzi uznają za antysemitów. No na przykład protestanci mają zrezygnować z autorytetu Marcina Lutra, dlatego że on pisał traktat antyżydowski, prawda, na którym zresztą później wzorował się Hitler, żeby było śmieszniej. Domagają się Żydzi tego, żeby właśnie Żydzi uczyli w seminariach duchownych historii antysemityzmu. Domagają się tego, to jest chyba najbardziej takie daleko idące żądanie, żeby kapłan, którego Żydzi uznają za antysemickiego, za tego, który głosi teorie antysemickie, żeby nie tylko odpowiedni biskup wyrzucił go ze stanu kapłańskiego, ale żeby też on został ekskomunikowany z kościoła. Tak, ale czy te żądania mają charakter jakiś realny, bo czy też nie uwolbrzymiamy tutaj... Te żądania zostały sformułowane na piśmie, tak jak powiedziałem, w raporcie Koniec z antysemityzmem, sporządzonym po
konferencji wiedeńskiej Europejskiego Kongresu. To dajmy tutaj głos. Tam są też wymagania takie, żeby do konstytucji każdego z krajów wpisać, że walka z antysemityzmem jest jednym z celów istnienia tego. No ale jak na razie nikt nie wpisuje. Do kodeksów karnych mają być wpisane odpowiednie paragrafy antysemickie, czyli jeżeli jakiś złodziej ukradnie samochód, no to okej, jest złodziejem, ale jeżeli się okaże, że ten samochód był Żyda, no to będzie karany dodatkowo. I tak dalej, i tak dalej. To jest expressis verbis napisane w tym dokumencie. No więc no, jakie pojednanie, jeżeli znowu tutaj... No właśnie. Jak no, czy to jest stoi jakby na przeszkodzie pojednania takie rzeczy, jak walka z antysemityzmem w tej formie? Może dajmy tutaj powiedzieć jeszcze... Dobrze, ja po pierwsze tak, Europejski Kongres Żydów stworzył listę swoich pobożnych życzeń. Europejski Kongres Żydów, wbrew temu, co może się niektórym wydawać, nie rządzi Europą. To jest po prostu lista pobożnych życzeń. I tak, Żydzi chcieliby, żeby państwa w Europie zwalczały antysemityzm, ponieważ Żydzi chcieliby móc sobie żyć nie w krajach, w których ten antysemityzm jest dostrzegany i zwalczany. Natomiast to, co pan mówi, że jeżeli ktoś ukradnie samochód, tak, to jest złodziejem, a jak ukradnie Żydowi, to jest też antysemitą, to proszę pana, taka legislacja istnieje już w bardzo wielu krajach i na przykład broni też Polaków jako grupy etnicznej. Czyli jeżeli ktoś na przykład komuś nasmaruje na samochodzie brzydki napis obrażający go, to jest po prostu wandalem, ale jak obrazi kogoś na tle narodowościowym, że on jest Polakiem, to jest inne przestępstwo, jest to przestępstwo z nienawiści i ono chroni mniejszości narodowe, tak jak na przykład chroni Polaków w Anglii, czy Francji, czy w USA. I problem jest taki, że Żydzi w niektórych krajach nie są uznawani za mniejszość etniczną, tylko są uznawani po prostu za wyznanie. I jest więc to jest ten problem, że Żydzi nie są do końca właśnie zdefiniowani i ludzie się zastanawiają, czy Żydzi to jest tak naprawdę naród, czy to jest religia. I więc z tego to wynika. Natomiast no, ja nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Przecież nic się nie stało. No, Kongres Żydów wydał jakieś oświadczenie i co teraz? No? No, to jest bardzo, bardzo konkretny dokument, którego założenia są wdrażane. Ale gdzie są wdrażane? No w Polsce na razie nie są. Już mówię bardzo konkretnie. Parlament Europejski przyjął tą właśnie forsowaną przez Europejski Kongres Żydów i jeszcze taką strukturę International Holocaust Remembrance. Ale to w Polsce nie obowiązuje. Nową definicję antysemityzmu, tak zwaną roboczą definicję, która brzmi, uwaga, uwaga, antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i w czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej. Czyli jak widzimy, antysemityzmem mogą być także ataki na osoby, które same w sobie nie są Żydami, tylko tam współpracują. No może to chodzi o to, że bardzo często ofiarami, bardzo często antysemici mają w zwyczaju po prostu z automatu uznawać za Żyda każdego, kogo nie lubią. I bardzo często się to sprowadza do tego, że jak antysemici kogoś nie lubią, to po prostu nazywają go Żydem. I wtedy ten człowiek bywa traktowany przez nich tak, jakby tym Żydem był, mimo że nim nie jest. I to właśnie jest taka sytuacja. I to jest dużo jest takich przykładów. Czyli znowu, proszę pana, dla Żydów trzeba specjalne definicje tworzyć i artykuły kodeksu karnego, tak? Dobrze, czy ja mogę teraz dłuższą wypowiedź zrobić? Dobrze. Aż tak długą. Ta definicja, którą pan przeczytał, to jest definicja bardzo szeroka. Ja osobiście jej nie lubię, bo jest zbyt szeroka i ona właśnie pozwala pokazać, że... No, daje pole do nadużyć i o to chodzi. Natomiast definicja, z którą ja się zgadzam osobiście, to jest taka definicja, której autorem jest taki sowiecki dysydent, Natan Szarański. I on to nazwał to, że to jest taki buzzword, to jest, że to jest 3D. I to jest demonizowanie, delegitymizowanie i podwójne standardy, trzecie D, czyli double standards, tak? Czyli i to o co chodzi? Chodzi o to, że po pierwsze Żydów się demonizuje, czyli właśnie demonizowanie na czym polega? Demonizowanie polega na tym, że jeżeli Żyd kogoś zamordował, to trzeba się doszukać w tym drugiego dna. To musiał być jakiś rytuał mroczny. To musiało być coś takiego głębszego. To nie mogło być zwykłe morderstwo. To nie mógł być zwykły
jakiś psychopata albo morderca. To musiało być coś głębszego, demonicznego. Nie? Później jest delegitymizowanie. Sprowadza się do tego na przykład, że uważa się, że no, na przykład w średniowieczu, kiedy religia była najważniejsza, mówiło się, że judaizm jako taki jest, nie powinien istnieć, bo przecież jest nowa religia i dlaczego jeszcze istnieje judaizm. Dzisiaj się to robi na przykład wobec państwa żydowskiego, instytucji żydowskich i tak dalej, a przede wszystkim, żeby te dwie rzeczy zrobić, korzysta się z podwójnych standardów. I to jest właśnie kwintesencja antysemityzmu, to jest to, że wobec Żydów stosuje się podwójne standardy, czyli jeżeli tą samą logikę, według której oskarża się Żydów o różne rzeczy i wyciąga się z tego pewne wnioski, gdyby tą samą logikę przyłożyć do innych narodów, okazuje się, że wtedy wyniki byłyby takie same albo gorsze, ale tego się nie robi. I właśnie dlatego ja mówię, że można, ja bym albo jestem gotowy albo przyjąć tą definicję Szarańskiego, albo jestem w stanie nawet panu dać więcej. Ja jestem w stanie przyjąć definicję pańską. To znaczy dokładnie kiedy pan mówi o antypolonizmie, czyli nazywa pan różnych ludzi antypolakami, antykatolikami na przykład też i tak dalej, to za jakie czyny i słowa oskarża pan ludzi o antypolonizm i antykatolicyzm? I zróbmy lustrzane odbicie tego i zobaczmy, czy czasem nie jest tak, że ludzie dokładnie te same albo gorsze rzeczy robią wobec Żydów jako religii i wobec Żydów jako narodu. I sprawdźmy, więc... No to może sprawdźmy, to może jakiś konkret by padł tutaj. Konkret, to ja powiem, jaki jest konkret. No na przykład konkret jest taki, że wielu ludzi ze środowiska pana, szeroko pojętego środowiska pana Padlewicza, na przykład mówi, że jeśli ktoś powie, że powiedzmy żołnierze wyklęci z Brygady Świętokrzyskiej współpracowali z nazistami, to jest antypolonizm. Bo nie można mówić, że Polacy współpracowali z nazistami, bo Polacy nie współpracowali z nazistami, Polacy walczyli z nazistami. Albo jak ktoś powie, że mimo, że to są też fakty. Jeżeli ktoś powie, że byli szmalcownicy, a więc Polacy kolaborowali, to ktoś powie, nieprawda, Polacy nie kolaborowali, bo byli sprawiedliwi wśród narodów świata. Tak? Tak jakby jedno wykluczało drugie. No to ja się z tym nie zgadzam. Więc po prostu, dlaczego jest tak, że ludzie z tego samego środowiska, kilka tysięcy sprawiedliwych wykorzystują, żeby nazwać Polaków wszystkich narodem sprawiedliwych, ale już na nazywanie kilku tysięcy szmalcowników, żeby Polacy to naród szmalcowników, też się nie zgadzają. Ja też się nie zgadzam, ani na jedno, ani na drugie. I w dodatku, dlaczego na przykład powiedzieć, że policja granatowa była przypadkiem kolaboracji, to nie można tego powiedzieć, bo to jest antypolonizm, ale ci sami ludzie, którzy to mówią, mówią, że Żydzi kolaborowali, bo była policja żydowska w getcie. Tak? Więc to są podwójne standardy na każdym kroku. W dodatku, no to samo eliminować. Sama definicja, kto jest Żydem u polskiej współcześnie prawicy, części prawicy, tak to nazwijmy umownie, jest definicja Żyda, sama jest taka, że to jest dziwne, bo czasami jak ktoś jest złym człowiekiem, to wystarczy, że miał jednego dziadka Żyda, to już to się przypisuje Żydom, tak? W innych przypadkach, jak ktoś był bardzo dobry, to nawet może zostać Polakiem. Mało tego, jeśli był Żyd, który umarł bezpotomnie i zostawił kamienicę, to on jest takim samym obywatelem Polski, jak wszyscy inni obywatele Polski, a więc kamienica należy się Polsce. Ale gdyby ten Żyd miał potomstwo i nie miał kamienicy, wyjechał do Izraela i potem jego potomstwo zgodnie z polskim prawem domaga się polskiego paszportu, to wtedy w prawicowej prasie pisze się artykuły, które narzekają na to, że jakim prawem Żydom wydaje się polskie paszporty. Mimo, że one są wydawane dokładnie na podstawie polskiego prawa, które mówi, że potomkowie polskich obywateli są obywatelami Polski. Tak? Czyli to jest takie trochę wygodnickie, że Żyd jest Żydem, kiedy trzeba po nim przejąć kamienicę, ale kiedy trzeba jego dzieciom nadać obywatelstwo, to on już nagle nie jest Żydem. Znaczy Żyd jest Polakiem, w sensie kiedy trzeba przejąć kamienicę, ale kiedy jego dzieci chcą dostać obywatelstwo, to on nagle już nie jest Polakiem, tylko Żydem. I to są znowu podwójne standardy. I tak naprawdę to wszystko rozbija się głównie o podwójne standardy. Właśnie, że nie ma ani ustalonego w ogóle, co to jest antysemityzm, tylko się to dowolnie zmienia. Nie ma ustalonego, kto to jest Żyd nawet, bo nie wiadomo, kto to jest Żyd. Już mogę? Dajmy tutaj odpowiedzieć. No więc tak, no tutaj muszę się trochę zgodzić, jasne.
Podwójne standardy to jest, proszę pana, zwalczanie przez Żydów na całym świecie nacjonalizmu, gdzie jednocześnie w Izraelu przyjmuje się ustawę Knesetu, dokładnie z 19 lipca 2018 roku, o państwie narodu żydowskiego, więc Izrael jest państwem wyłącznej własności jednego narodu. Więc no to, a ilu narodów? Jest, okay, mało tego, podwójne standardy. Ilu ślub państwowy może wziąć tylko Żyd z Żydówką, natomiast chrześcijanin z chrześcijanką już nie mogą wziąć. To są podwójne standardy. Podwójne standardy to jest, proszę pana, segregacja rasowa w komunikacji. W komunikacji miejskiej w Izraelu. I podwójne standardy to jest plucie przez Żydów na pielgrzymów, na siostry zakonne w Jerozolimie. Nie ma segregacji rasowej w komunikacji, pan po prostu kłamie. Oczywiście, że jest. Tutaj nawet mam artykuł, proszę bardzo, mogę przeczytać. Artykuł na stronie Forsal, nie na jakiejś Szurowskiej. Nie na jakiejś Szurowskiej, proszę bardzo. Bo pan mi tutaj zarzucił kłamstwo, artykuł na portalu forsal.pl. Izrael wprowadza segregację rasową w autobusach. Powrót do najgorszych standardów. To i jest, można czytać dalej. Artykuł jest to z 2014 roku. Było jest, takie coś? Było. Nie było, to jest nieprawda. No nieprawda, no bo panu nie pasuje. Ja panu wytłumaczę, na czym to polega. Wie pan, na jakiej... Jest to autobus, który przekracza granicę Izraela, a więc do autobusu wpuszczani są tylko obywatele Izraela lub ludzie z przepustką, że mają prawo do wjazdu do Izraela. Jest to po prostu przejście graniczne. To jest tak, jakbym ja panu powiedział, że Polacy to są rasiści, bo na granicy z Białorusią Polak może przekroczyć granicę, a Białorusin nie może. Już panu czytam fragment tego artykułu. Codziennie z okupowanego przez Izrael zachodniego brzegu do pracy dojeżdżają setki muzułmanów. Dotąd podróżowali tymi samymi autobusami. No to czyli tutaj było wszystko okej. Okay. Tymi samymi autobusami to czyli pod presją osadników ma się to zmienić. Sprawa budzi duże kontrowersje. Palestyńczycy nazywają tę decyzją segregacją rasową. Ale w końcu zmieniło się? Czy wprowadzono, tak. I to wprowadzono. Tam jest napisane, że ma zmienić, tak? No to jeszcze słówko. I to segregacja rasowa jest to segregacja na tle obywatelstwa. Jeżeli ktoś nie jest obywatelem autobusu, jeżeli ktoś nie jest obywatelem Izraela, nie może wsiąść do autobusu, który przejeżdża bez kontroli do Izraela. Po prostu. Wyobraźmy sobie taką sytuację w Polsce, że na przykład mamy uchodźcę z Ukrainy i nie wolno wejść do autobusu, w którym jeżdżą obywatele polscy. Zaraz będzie klangor na jakie tutaj jest prześladowanie Ukraińców. No i to są właśnie, proszę pana, te podwójne standardy. Dokładnie to. Dobrze. Pan chce wchodzić w szczegóły. Po pierwsze, pan, to jest po prostu nieprawda. Pan wali ogólnikami. Dobrze, to dajmy odpowiedzieć, Eli. Bo i ogół, i szczegół jest ważny. To jest dokładnie tak samo, jak pociągi, które przejeżdżają przez granicę. Kontrola nie odbywa się, to nie jest tak, że pociąg się na granicy zatrzymuje i jest kontrola graniczna, tylko kontrola graniczna odbywa się w momencie, kiedy ludzie wsiadają do pociągu. Odbywa się kontrola graniczna między państwami. To jest standard na całym świecie. Wsiada pan do pociągu, kontrola paszportowa jest, kiedy pan wsiada, sprawdzają dokumenty. Jeżeli pan nie ma dokumentów, to pan nie wsiądzie i ten pociąg wtedy jedzie przez granicę. To jest dokładnie taka sama sytuacja w Izraelu z tymi autobusami. No nie ma jeszcze raz powtarzam. Dobrze, już zostawmy już. Podano, że do tej pory, do 2014 roku, Żydzi z muzułmanami jeździli w tych samych autobusach i nie było problemu. Dopiero pod presją palestyńskich, raczej się żydowskich osadników, zaczęto wprowadzać tą segregację. Bo wcześniej Izrael wpuszczał po prostu Palestyńczyków bez kontroli. A ponieważ dochodziło do zamachów terrorystycznych, wprowadzono kontrolę. Dobrze, to zostawmy już ten temat. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć, mianowicie słynną uchwałę bodajże 447 i kwestię roszczeń żydowskich, bo to swojego czasu była rzeczywiście szeroko zakrojona akcja. Muszę powiedzieć, że ja też brałem w tym udział. No ale z czasem zobaczyłem, że tak naprawdę z tymi roszczeniami to, nie wiem, jakaś chyba kaczka dziennikarska Stanisława Michalkiewicza. Poza tym wykonanie tej uchwały 447 skończyło się w jakiejś mierze dla Polski jakimś pozytywnym raportem. No i tak się zastanawiam, czy to właśnie nie było wtedy, już wtedy nie było tej szurii na prawicy, czyli rozbudzanie nieuzasadnionych nastrojów antysemickich.
związanych właśnie z tym 447. Ja do tej pory, jak dostaję różne jakieś tam hejty, no czasem się zdarza, od jakichś oszołomów w sprawie na przykład Rosji, że piszą, że Rosja jest wspaniała, albo że Rosja została sprowokowana i tak dalej, ja jestem zdrajcą, to często te osoby mają na awatarze na YouTubie 447 wciąż. Właśnie ten taki znak, który Bąkiewicz wtedy w tej kampanii często używał. No więc pytanie, co z tym 447 i z roszczeniami? Czy to nie jest temat też podnoszony celowo, żeby no tutaj psuć relacje polsko-żydowskie? Ja tak myślę, że Rosji by na tym zależało. Ja przypomnę, że przewidywania były takie, że na skutek tej ustawy państwo polskie zniknie z mapy. Natomiast ten raport... Tak Brown mówił na przykład. Polska została w tym raporcie pochwalona i wypadła raczej lepiej niż inne państwa. I nie stało się zupełnie nic, czyli było dokładnie tak, jak ja mówiłem od początku. Tak, Radosławie, co powiesz o tym, bo też o tych roszczeniach, też o tym często mówiłeś. Ta sprawa jest w sporej mierze związana ze sprawą nowelizacji ustawy o IPN, gdzie jak pamiętamy, okazało się, że przedstawiciele polskiego rządu negocjowali kształt tej nowelizacji z ambasadą Izraela i z ambasadą obcego państwa. No później to płakali, prawda, że czego ci Żydzi od nas chcą, powiedzieć, że myśmy z nimi to konsultowali. No i na koniec sami izraelscy dziennikarze podali, że pan Legutko z panem Porębą negocjowali właśnie wycofanie się w tył zwrot z tej nowelizacji, gdzie? W siedzibie Mossadu. Więc tutaj znowu z faktami się nie dyskutuje. I co, to co było, te fakty znaczą, że jesteśmy... To było związane właśnie z tymi roszczeniami, bo to był mniej więcej ten sam okres, prawda? Lata 2017-2019, bo to był czas, kiedy najwięcej słyszeliśmy, prawda, o tych roszczeniach. I właśnie no ja przynajmniej tak uważam, że sami Żydzi ten temat podgrzali no i tą nagonkę na siebie ściągnęli. Dlatego, że czego dotyczyła ta nowelizacja, to chyba nie będę musiał tłumaczyć, że po prostu podniesienia kłamstwa na temat historii Polski do kłamstwa oświęcimskiego, prawda? Natomiast no, Żydzi się nie zgodzili, dlatego że w swoim wybraństwie uznają, że tylko oni mają tutaj prawo do poczuwania się jako największe ofiary II wojny światowej. Pan licho, że tam Rosjan zginęło więcej, Chińczyków więcej, ale Holokaust jest najważniejszym wydarzeniem. No ale nie będziemy się martwić na razie Rosjanami, Chińczykami. Przede wszystkim, po pierwsze ja panu muszę coś wyjaśnić, że kiedy wojna druga światowa wybuchła i był hitleryzm, to hitleryzm wypowiedział i sam autor całego zagadnienia mówił, że wypowiada wojnę światowemu żydostwu. Nie światowym Polakom, nie światowym Rosjanom, nie tym, tylko światowemu żydostwu. I tak, zginęło bardzo dużo ludzi, natomiast większość Rosjan zginęła na wojnie, podobnie jak większość Polaków zginęła na wojnie lub z powodów ideologicznych i tak dalej. Żydzi ginęli, bo byli Żydami, bez względu na wszystko. Za to, że się urodzili w złym narodzie. Cyganie też ginęli, dlatego że byli Cyganami. Dobrze, ale okej, ale to jest mniejsza... To nie znaczy, że usprawiedliwiamy mord na Żydów. To jest tylko kwestia skali akurat. Tak, natomiast jeśli chodzi o ustawę, to nie chodzi o to, że Żydzi się uważają za wygranych, to raczej w tej ustawie Polacy uznali się za wybranych, ponieważ ustawa zabraniała mówić o polskiej kolaboracji, na przykład zabraniała... Kłamać zabraniała. Takim ludziom tak, właśnie jak Gross, Grabowski, Engels... Zabraniała mówić o tym, że Polacy są współodpowiedzialni za to, natomiast nie zabraniała mówić, że Żydzi są współodpowiedzialni. Ja na przykład pamiętam, jak kiedy była ta afera, na prawicowych portalach były artykuły o tym, że skandal... Żydzi się przeciwstawiają tej ustawie, która o tym mówi, a w tym artykule były reklamy książek opowiadających o tym, jak to Żydzi kolaborowali. Czyli ustawa generalnie polegała na tym, że będzie można pisać, że Żydzi kolaborowali z nazistami, a że Polacy kolaborowali nie będzie można pisać. I to była przyczyna, że... Ale czy to ma coś wspólnego z tymi roszczeniami z 447 z ustawą? Bo taka padła teza. No, bo to się wszystko zawsze łączy, zawsze się coś wynajduje. Zresztą polska prawica powstaniem Judeopolonii i tego typu rzeczy straszy Polaków mniej więcej od 120 lat. Tak? No i... I za każdym razem to straszenie polega na tym, że przedstawiane jest to jako iminentne, czyli coś, co już zaraz się wydarzy, że musimy działać teraz,
bo jak nie, to za chwilę nie będzie Polski, Żydzi ją przejmą. I to już tak od 120 lat jest. Ja pamiętam, że Grzegorz Braun mi to tłumaczył, który mi z wywiadzi, ja praktycznie dopiero po wywiadzie tak zacząłem tutaj kropki składać i sobie myślę, kurczę, czy on właśnie nie opowiada tutaj o jakiejś planowanej żydowskiej okupacji Polski, no to już dochodzimy do jakichś absurdów. Faktycznie o takie straszenie często gdzieś słychać na prawicy, skrajnej prawicy, czy po prostu prawicy, czy w Konfederacji. Co no tam to nie będzie? No i tyle. Nawet Sławomir Mentzen tutaj w swojej słynnej piątce zawarł nie dla Żydów. Więc gdzieś to tam jest obecne. Ja chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Nowy wątek trochę zrobię. Dlaczego książkę pana Padlewicza ludzie mogą odbierać jako antysemicką? Po pierwsze, to jest też tak, że ciężko jest, powinno się, ale to jest ciężko zrobić, oderwać książkę od autora, tak? Że moim zdaniem jednak powinno się czytać książki w oderwaniu od tego, kim jest autor, no ale to trudno jest zrobić, bo ludzie są jacy są i to tak jest. Więc kiedy na przykład ja słuchałem pana Padlewicza, takie rozmowy, to nie były wywiady, to były raczej takie podcasty, YouTube'owe filmiki, no, z panem Holocherem na temat antysemityzmu. Antysemityzm, jego przyczyny, jakie coś w tym rodzaju, taki był tytuł. To tam się okazuje, że jak ja to obejrzałem, to miałem wrażenie, że wszystko, czego panowie nie lubią, panowie utożsamiają z Żydami i z judaizmem. Czyli że dosłownie Katarzy, Albigensi, Masoni, jakieś nawet fragmenty kościoła katolickiego, po prostu protestanci, po prostu wszystko, co wam się nie podoba i dostrzeżecie w tym choćby cień jakiejś inspiracji czymś judaistycznym, od razu narzucacie, że o, to jest żydowskie, bo protestanci zacytowali Stary Testament, to oni są żydowscy, albo masoni użyli takiego symbolu, to oni są żydowscy, albo Albigensi, czy Katarzy, czy Manichejczycy i monofizyci i w ogóle wszystkich tych ludzi pan nazywał, że to są żydowskie rzeczy. Nie? No to szuria, to jest szuria. Jednocześnie pan... Podawałem tam jakieś plansze. Proszę mi pozwolić skończyć. Jednocześnie pan sam dostrzega to, że kiedy pan widzi na przykład neopogan, którzy nazywają Kościół katolicki żydowską instytucją, to pan to rozumie, że to jest bzdura, mimo że Kościół katolicki znacznie więcej czerpie z judaizmu niż te wszystkie inne grupy. Czy może pan podać jakikolwiek przykład tego, żebym podawał jakieś fałszywe argumenty na podparcie tezy, że Żydzi są źli? Czyli jednak taka teza była, że Żydzi bardzo są źli. Bardzo, bardzo konkretne. Czy jakieś bardzo konkretne rzeczy, tak, które ja tam wygadywałem, może pan podać? Tutaj i teraz. Nie no, to tylko jest mowa trawa, proste, prawda, żeby na podparcie tezy, że niby tutaj my twierdzimy, że wszystko, co się dzieje, protestanci... Nie, ale dosłownie, obejrzałem te 3-godzinne filmy, półtorej godziny filmiki i sporządziłem grupę. Manichejczycy, monofizyci, Katarzy, Albigensi, masoni i ogólnie protestanci oraz Novus Ordo, czyli mainstreamowy katolicyzm, wszystkie te rzeczy wy określaliście jako żydowskie. Wszędzie żyć. Nieprawda. To na pewno nigdy bym nie powiedział, że monofizytyzm ma coś wspólnego z żydowstwem. No, bez przesady. No pan tutaj kłamie w tym momencie. Znaczy to może o monofizytyzmie jako takim pan nie mówił, ale wymienił... No, ale pan to powiedział przed chwilą. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz, która powiem, że być może z tego powodu ludzie uznają pana książki za antysemickie. W wypowiedziach na swoje, ja nie mówię, może nie w książkach, ale kiedy pan reklamuje swoje książki, często powołuje się pan na literaturę, która ma potwierdzać tezy, które tam są na temat judaizmu. Powołuje się tam pan na książki, które wydaje właśnie pana kolega z wydawnictwie Freedom, tak? I Magda Polonia. Która dość dużo wydaje książek o takiej tematyce, które też zresztą bywają nazywane antysemickimi. I na przykład tam są książki takich ludzi jak ksiądz Stanisław Trzeciak. Wy te książki do dzisiaj, sprawdziłem to przed chwilą, do dzisiaj książka ta jest zachwalana jako wspaniałe źródło faktów i wiedzy o judaizmie. Proszę pana, ksiądz Trzeciak pracował dla III Rzeszy, przyjmując za to pieniądze. Był pracownikiem Instytutu Badań nad Problemem Żydowskim Państwowego w III Rzeszy. Ksiądz Trzeciak... Czyli atak na osobę, a nie na książki, bo ja na przykład jeżdżę... Ale dajmy powiedzieć, kto to był ten ksiądz Trzeciak, bo nie wszyscy wiedzą. Ksiądz Trzeciak był redaktorem prasy gadzinowej w trakcie okupacji hitlerowskiej.
ksiądz Trzeciak donosił na gestapo, na innych księży, że oni są pochodzenia żydowskiego i ci księża później byli mordowani. Wy tego człowieka podajecie jako autorytet w kwestii wiedzy o judaizmie. Druga, tak? To są druga osoba. Przerwę. Nie znajdzie pan nigdy żadnego cytatu z mojej wypowiedzi, w którym bym się powoływał na księdza Trzeciaka. Proste. Ale Magna Polonia. Ja mogę pokazać. No ale pan tu powiedział, że wy, czyli ja też. Ja się nigdy na księdza Trzeciaka nie powoływałem. Natomiast bardzo ważna sprawa. Ja sprawdziłem książkę Trzeciaka, nawet gdzieś ją tutaj mam. O, proszę bardzo. Talmud o Gojach, a kwestia żydowska. I ja sobie tą książeczkę sprawdziłem, czy ten ksiądz Trzeciak tutaj nie bajdurzył. No i tutaj są bardzo konkretne odnośniki do ksiąg talmudycznych. No więc to bardzo łatwo sprawdzić. Jest strona sefaria.org. Ja tu mogę panu teraz następne kłamstwo wytknąć. I okazuje się, że tutaj ksiądz Trzeciak bardzo wiernie cytuje Talmud i nie jakiś z XVII wieku, tylko współczesny. No mówię, dzisiaj na stronie internetowej sefaria.org, gdzie jest Talmud online, można te cytaty tam znaleźć. A jakie to są właśnie cytaty? Ale chwileczkę. Czyli pana zdaniem, to zaraz przejdziemy do cytatów. I co pana zdaniem człowiek, który donosił do gestapo, współpracując w mordowaniu innych księży za pochodzenie żydowskie, jest autorytetem w kwestii judaizmu. Drugi ksiądz, drugi osobnik taki to był ten Bonaventura Pranaitis, który również się kompletnie skompromitował. To był człowiek, który bronił, był pomocniczym oskarżycielem w procesie o mord rytualny właśnie. Nie, proszę pana, on był tam biegłym. Czy biegłym, tak, jako ekspert od Talmudu, ponieważ był znawcą języka hebrajskiego i dlatego był ekspertem od Talmudu. Niestety Talmud nawet nie jest po hebrajsku, to jest po pierwsze, a po drugie w trakcie tego procesu obrońca zadał mu pytanie takie, kim była Bawa Basra, kiedy żyła i jaki wykonywała zawód? I on odpowiedział, że on nie wie, ponieważ nie musi znać każdej postaci z Talmudu, żeby być ekspertem od Talmudu. To jest nazwa księgi. Proszę mi nie przerywać. Natomiast on powiedział, że nie musi znać każdej postaci z Talmudu, żeby być ekspertem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast proszę pana, Bawa Basra to jest tytuł najważniejszego traktatu w Talmudzie. To jest mniej więcej tak, jakbym ja się przedstawiał za eksperta od Nowego Testamentu, a pan by mi zadał pytanie, kim była Ewangelia i jaki wykonywała zawód. Ja bym powiedział, nie wiem, kim była Ewangelia, nie muszę znać każdej postaci z Nowego Testamentu, żeby być ekspertem. Proszę pana, to jest kompromitujące. To jest nie, ten człowiek, to są waszymi ekspertami, waszymi źródłami są ludzie, którzy nie wiedzieli nawet, o czym mówią w ogóle. No więc znowu wracamy do tego samego. Nie znajdzie pan cytatu ze mnie, żebym się powoływał na księdza Justyna Prenego. Znajdę cytat z pana, kiedy zachęca pan do kupowania jego książek w księgarni Freedom.pl. Księdza Prenetisa? Całego zestawu książek, z którego zachęca pan ludzi, mówiąc, że jeżeli chcecie się państwo dowiedzieć więcej o Żydach, to kupcie państwo ten pakiet książek i w tym pakiecie książek jest Pranaitis, który nie wiedział o czym mówi i Trzeciak, który donosił na gestapo, współpracując z nazistowskimi mordercami w mordowaniu innych księży. Proszę pana, nawet Hitlerowi zdarzyło się coś mądrego powiedzieć, więc tutaj no nie uznaję tego typu ataków za sensowne, tak? No atak proponowałbym, żeby krytykować bardzo konkretne treści, natomiast nie same osoby, prawda? No bo ilu ludzi robi się mądrego powiedzieć i tak dalej. Natomiast Trzeciak czy Pranaitis nie są dla mnie autorytetami i tyle. I ja się na nich w swoich pracach raczej nie powołuję. Tylko że według tej księgarni i według was tylko takie osoby są godne polecenia, a na przykład mainstreamowi badacze Talmudu, mainstreamowi religioznawcy, mainstreamowi ludzie, którzy w te rzeczy badają współcześnie i wszyscy inni, oni są niewiarygodni, a że jeśli ktoś się chce dowiedzieć prawdy o Żydach, to powinien czytać rosyjskiego antysemitę i polskiego... Dobrze, proszę pana, więc teraz tak, przechodzę do ofensywy i zacytuję niekogo innego jak właśnie Żyda, Bernarda Lazare. Naturalnie, że nie popieram antysemityzmu, jednakże próbuję go wytłumaczyć. Nie powstał on bez winy Żydów. Przecież pogląd tak rozpowszechniony jak antysemityzm, który powstawał już w najrozmaitszych czasach przed narodzeniem Chrystusa, w
Persji, Arabii, Syrii, Rzymie, a w Europie od czasów średniowiecza, przetrwał do dziś, nie może być rezultatem złej woli, lecz powstanie jego musi mieć przyczynę sięgającą głęboko. Gdyby nienawiść i wstręty okazał tylko jeden naród, Żydom oczywiście, byłoby to zrozumiałe. Jednakże Żydzi na nienawiść byli narażeni wszędzie i od narodów najprzeróżniejszych, które żyły w krajach bardzo odległych od siebie, wyznawały rozmaite religie, należały do różnych kultur i rządziły się różnymi prawami. Przyczyny więc antysemityzmu tkwią w Żydach, a nie w narodach, wśród których żyją. Jeszcze raz powtarzam, to są słowa Żyda Bernarda Lazare. A teraz jeszcze jeden cytat i proszę mi tutaj nie... Żeby tutaj był komentarz też... No to zaraz będzie komentarz, bo to jest bardzo, bardzo podobny cytat z amerykańskiego profesora filozofii Jesse Holmesa. Nie może być przypadkiem, że antagonizm skierowany przeciwko Żydom bez trudu odnaleźć można niemal wszędzie na świecie, gdzie Żydzi zetknęli się z nieżydami. Wobec faktu, że Żydzi byli wspólnym mianownikiem każdej z tych sytuacji, wydaje się prawdopodobne, że przyczyn tego zjawiska należy szukać w nich, a nie w przeróżnych, niepowiązanych ze sobą grupach ludzi, które odczuwały ten antagonizm. No i rzeczywiście nawet... Dobrze, to dajmy skomentować tutaj... Co do pierwszego komentarza, to ja się z pana moralną oceną zgodzę. Tak, jeżeli cała klasa prześladuje jedno dziecko, to jest wina tego dziecka, bo przecież nie prześladowałaby go cała klasa, gdyby to nie była jego wina. Nie? To jest po pierwsze. Tutaj ironia. Po drugie, nie. Antysemityzm nie występuje wszędzie tam, gdzie są Żydzi. Antysemityzm występuje tylko tam, gdzie jest chrześcijaństwo albo islam. To bardzo ciekawe, bo proszę pana, w 2018 roku Żydów wypędzono z pogańskiej wioski Majów w Ameryce Środkowej. I z tego samego powodu, gdzie byli wszędzie prześladowani, czyli z powodu właśnie poczucia wyższości wobec tubylców i z powodu oczywiście, no a jakże, czyli... Wyrzucono z tej wioski sektę, która jest jedyną, znaczy jedną z dwóch sekt, która od czasów XVII wieku tylko dwie sekty zostały poddane ekskomunice w judaizmie i to była jedna z nich. A kto nakłada ekskomunikę w judaizmie, skoro nie ma centralnego urzędu nauczycielskiego? Przede wszystkim jest. To znaczy pan wierzy w mity na temat judaizmu. Jednym z mitów na temat judaizmu jest to, że judaizm jest totalnie zdecentralizowany. Nie jest totalnie zdecentralizowany. Każdy rabin, proszę pana, jest papieżem na terenie swojej gminy. Nie. Każdy rabin otrzymuje tytuł rabina od innego rabina. Jeżeli pan każdego rabina na świecie spyta, skąd wziął tytuł rabina, to on panu powie, ja dostałem mój tytuł od wyższego rabina. Jeśli pan później tych wyższych rabinów przepyta, skąd oni wzięli swoje tytuły, oni też panu podadzą grupę wyższych rabinów. I tak pan prześledzi, to będą mniej więcej 3-4 pokolenia i na samej górze jest grupa kilkunastu osób, którzy w judaizmie, pan lubi szukać, nazywają się Gdoleja Dor i to jest nasze kolegium kardynałów. Więc judaizm nie jest aż tak zdecentralizowany, jak się panu wydaje. A czyli wywalono jest. Jakąś sektę, nie dlatego, że niekoniecznie, że... Wywalono ich, to była sekta. To była sekta, która była no, bardzo ekstremalna i tyle, ale poza tym, ale to była, poza tym jedna wioska, a poza tym jedna wioska w Paragwaju to jest wyjątek, który udowadnia regułę. Dobrze, no to byli Żydami, czy nie? W Indiach nie ma antysemityzmu, w Japonii nie ma antysemityzmu, tylko tam, gdzie jest islam albo jest chrześcijaństwo, tylko tam jest antysemityzm. No więc, czyli kłótnia w rodzinie. No więc powtarzam, że tutaj tych Żydów wypędzono z wioski, która nie była ani chrześcijańska, ani muzułmańska. Panowie, to już tak finalizując, jeszcze ta kwestia roszczeń 447. A mamy zresztą chwileczkę, bo tutaj jeszcze jeden... Chciałbym powiedzieć, to zaraz, ja bo nie powiedzieliśmy o tych roszczeniach, ja chciałbym się dowiedzieć jeszcze, i widzowie też. Przepraszam, Krzysztofie, czy ja mogę jeszcze ostatnią rzecz powiedzieć? Bo no dobrze, to mówcie. Radosław cytował Talmud i mówi, że można wejść na stronę i zobaczyć, że cytaty... No jeszcze nawet nie zacząłem go cytować. Dobrze. Ale ja na przykład oglądałem wczoraj jeden z wykładów, nazwijmy to, Radosława, który mówi, że na końcu wykładu powiedział, że jest taki cytat z Talmudu, który dotyczy mnie, ponieważ ja badałem Talmud, ja badałem Torę i tam jest taki fragment, który mówi, że goj, który zajmuje się studiowaniem Tory, zasługuje na śmierć, jest winny ukamieniowania. Tak. Przedstawił to jako dowód na to, no, że Żydzi... teraz tak.
Już panu dokładnie to zacytuję. Goj, tak, który bierze udział w badaniu Tory, zasługuje na karę śmierci. Goj, który studiuje Torę, ograbia z niej naród żydowski. Kara dla goja, który studiuje Torę, przypomina karę dla kogoś, kto angażuje się w stosunek z zaręczoną młodą kobietą. Egzekucja polega na ukamieniowaniu. To jest księga Sanhedrin 69a, sesjonik internetowej współczesnej. Następne zdanie. Proszę kontynuować czytanie. Proszę przeczytać następne zdanie. Podałem ten konkretny cytat. Proszę przeczytać następne zdanie, które po nim następuje. Tego akurat w tym momencie nie mam. To wyjęte z kontekstu. Bo proszę pana, nie jest wyjęte z kontekstu, dlatego że to zdanie wprost, że nie o to chodzi. No. Nie, pan w sposób skrajnie manipulancki, skrajnie złośliwy i pozbawiony do cna dobrej woli wyrywa cytaty z kontekstu, bo gdyby pan przeczytał następne, dlatego ja wiem, że pan nigdy żadnego Talmudu nie studiował. Pan Talmudu nigdy na oczy nie widział. Pan studiował antysemicką literaturę po prostu. No ja jest to oczywista bzdura, ale mamy inne fragmenty, nie tylko takie, rzekomo oderwane. No więc proszę mi wytłumaczyć w takim razie. Dobrze, ale ja chciałbym troszkę uspokoić panowie, żebyśmy nas tak tutaj nie... Proszę bardzo, goje mogą być leczeni pod warunkiem, że jest to traktowane jako biznes, a nie uczynność osobista. Ale to jest... Zarach 27a. Niech pan wejdzie na stronę Sefaria i kontynuuje czytanie tego dalej. Niech pan przeczyta dwa następne akapity. Nie akapity, dwa następne wersy. Proszę przeczytać. I wtedy wszyscy widzowie zobaczą, jak wielką manipulacją jest to, co pan robi. Tylko pan tego nie zrobi, nie? Będzie pan udawał, że teraz pan nie może wejść na stronę albo coś takiego. Możemy wejść, ja spróbuję. Sefaria.org. Ja nie byłem przygotowany, bo powiem szczerze, ja nie studiowałem tego. Proszę czytać. Po prostu proszę przeczytać, co jest napisane. Jaka jest konkluzja rabinów na ten temat? Jeden rabin powiedział tak, drugi rabin powiedział tak. Tak, dokładnie, bo te słowa, które ja czytałem, to były słowa rabina Johanana. Który nawet nie wie, kim on był, ani kiedy żył. Bo pan tylko udaje, że pan wie, o czym mówi. No oczywiście, za to dobrze, że pan wie. To jeszcze teraz tak. Czy to prawda, proszę pana, że w działaniach matematycznych żydowskie władze Izraela odrzuciły powszechnie uznany na całym świecie znak plus, zamieniając go na tak zwany falsum, który kojarzy się ze szczególnie znienawidzonym chrześcijaństwem? Czy to jest prawda? Czy macie w Izraelu inny znak dodawania niż na całym cywilizowanym świecie? Izrael to też jest cywilizowany świat, proszę pana, po pierwsze, a po drugie tak, mamy. No. Tak, no to właśnie. I dlaczego macie ale co z tego znak, znak plus, skoro wy nie nienawidzicie chrześcijan? Nie, po prostu dla nas krzyż jest symbolem obcej religii, która jest utożsamiana z zakazanym kultem, czyli z czczeniem człowieka jako Boga. I krzyż jest tego symbolem, który często był nam narzucany. Pod tym symbolem były często prześladowania, więc Żydzi tego symbolu nie lubią. Tak, to jest prawda. Proszę pana, muzułmanie też nie uznają chrześcijaństwa, ale jakoś się nie brzydzą tego znaku krzyża. Tylko dziwnym trafem z całego świata tylko muzułmanie są bardziej tolerancyjni niż my. Ale muzułmanie też nie chcieli krzyża w herbie Realu Madryt na przykład. Pamiętam, że nie zawsze też krzyż tam na tym Bliskim Wschodzie jest mile widziany jednak. Panowie, no dobrze, to już ja nie chciałbym, żeby tu już tak się przykrzykiwać. Nie, żeby pan, czy pan Radosław przeczyta, co było następnym zdaniem po tym cytacie, który wyrwał z kontekstu? Wyrwałem tego cytatu z kontekstu. To umieścimy w opisie. Myli się pan. To ja mam co przeczytać. No to proszę przeczytać. Proszę pana, ja panu to zacytuję z pamięci, a wszyscy to będą mogli sprawdzić. No tak. Wszyscy będą mogli to sprawdzić. No to pan nie pamięta. Dobrze, to dajmy zacytować. To ciekawe. Ja miałem wygadywać, a tutaj pan zdaje. Teraz po tym jest coś takiego. Następne zdanie brzmi. Sprzeciw został zgłoszony wobec tego stanowiska. Pan powiedział stanowisko, a zaraz Talmud mówi, że sprzeciw został wobec tego stanowiska. I jest cała litania wersów story, która zaprzecza temu, że powinno się zabić goja, który studiuje Torę, tak? A na końcu rabin mówi, że ze względu na te cytaty trzeba podsumować, że goj, który studiuje Torę, jest równy arcykapłanowi. To są dwie linijki dalej. Tylko pan nie zacytuje. Cieszy mnie to. Dalej. Pan zacytuje. No to jedni życi sobie.
Nie, pan nie rozumie. Pan nie ma po prostu, przepraszam, ja nie chcę brzmieć, jakbym teraz się tutaj do autorytetu odnosił, ale pan po prostu nie jest wyedukowany w judaizmie na tyle, żeby w ogóle rozumieć, jak działa Talmud i czym on jest. Talmud opiera się... Czy podałem sfałszowany cytat z Talmudu? Ale tutaj czytamy, nie, tak, że... No to dziękuję. Talmud, tak, to jest ważna informacja, że Talmud polega na czym? Talmud polega na tym, że przeciwstawiane są sobie ekstremalne, skrajne opinie. I właśnie z tego powodu, że taka jest... I później one są dyskutowane i znajdywany jest jakiś złoty środek między nimi, a często jedna jest całkiem odrzucana, a akceptowana jest druga. I właśnie z tej właściwości Talmudu wynika to, że łatwo jest w nim znaleźć bardzo ekstremalnie brzmiące stanowiska, ponieważ one są specjalnie sprowadzane do granic prawie absurdu czasami. Bo taka jest metodologia talmudyczna, kiedy czyta się Torę, interpretuje się ją, stara się ją zinterpretować albo skrajnie rygorystycznie, albo skrajnie liberalnie, a potem się robi dyskusję na temat, jak to zinterpretować. Ciekawe jest akurat to, że zawsze punktem odniesienia muszą być goje, tak, i jakieś złe słowa w kierunku gojów. Na przykład z księgi Berakot 25b, ponieważ jest napisane o poganach, ich ciało jest ciałem osłów. No ale widzi pan, ale wie pan, co to znaczy Berachot i o czym jest ten traktat i w ogóle o czym jest ta mowa? Nie wie pan. Oczywiście pan. Mamy kolejny bardzo, wręcz akcent. Ale pan nie wie, dobrze mówię, pan nie ma pojęcia, o czym pan mówi. Pan cytuje księgę, której nawet nie rozumie pan znaczenia jej tytułu, ani nie wie, o czym ona jest. Pan przed chwilą zanegował wszystko od księdza Trzeciaka tylko dlatego, co on tam robił innego oprócz pisania. Nie, bo wie pan co? Chce pan coś zobaczyć? Proszę bardzo. Proszę pana, Gemara podnosi zarzut oparty na wysokiej księgi. Tutaj jest traktat Berachot. Ja to czytałem w odróżnieniu od pana. Pan nawet nie wie, co to jest. Proszę pana, gdybym ja tego nie czytał, to bym nie znalazł tego fragmentu. Pan w antysemickiej literaturze znalazł cytacik i nie, go wybranego z kontekstu. No to jeżeli Talmud jest antysemicką literaturą, no to się zgadzam. O czym jest traktat Berachot? W ogóle, czy może pani to powiedzieć? To jest Talmud, nie? Ile takich tomów ma Talmud? Proszę pana, a o czym jest moja książka, której pan jeszcze czytał, a ją komentował? Mówi, to jest właśnie to, że pan przed swoimi widzami, ignorantami, mówi, że pan studiował Talmud, pan studiował Torę i tak dalej. Czy jest mi w stanie pan powiedzieć teraz, ile takich tomów... Nie powiedziałem, że ja studiowałem Talmud. Mówił pan to. Powiedziałem, że go czytałem i takie są fragmenty. I pan tutaj mi nie powie, że takich fragmentów nie ma. Ile tej wielkości tomów ma Talmud? Pan zadaje takie pytania, które nie mają znaczenia dla tej dyskusji. No, a proszę pana, ile stron ma moja książka? 17 czy 70? Proszę pana, ile stron ma moja książka, skoro schodzimy na ten poziom? Nie wiem, ile stron, około 300. No to właśnie. No. Ale pan powinien powiedzieć, czy Talmud, który pan czytał, miał jeden tom, 3, 7, 17, czy 70, czy 700 takich tomów? Proszę pana, na tej stronie internetowej, na której czytałem Talmud, Pan cytuje książki. Te księgi nie są oznaczone tomami, tylko tam są same księgi spisane, jest cały tam rząd tych ksiąg. Ja ich nie liczyłem, bo nie uznawałem tego za konieczne. Ale ile tomów ma Talmud? 7, 8, 20, 50, 150? Takich tomów? Więcej niż 10. O ile więcej? Czyli 300. No to, proszę pana, no więc znowu, ile stron ma moja książka, którą... Ale wie pan, jak się widzi książkę, to ciężko powiedzieć, ile ona ma stron. Ale jak się widzi szafę z książkami, to się widzi, czy tam stoi 7 tomów, czy 70, czy 700, nie? No. Proszę pana, więc jeszcze raz. Pan Talmudu nie widział. Gemara podnosi zarzut oparty na wersecie z księgi Liczb 31-40 dotyczącym jeńców zabranych podczas wojny z Midianitami, a osób było 16 tysięcy. No taki cytat z tej księgi Liczb. Co wskazuje, że goje są również nazywani ludźmi. I Gemara odpowiada, czyli ta właśnie, no pan wie doskonale, co to jest Gemara.
Nadano im ten tytuł, czyli ludzi, ze względu na potrzebę odróżnienia wziętych do niewoli od zwierząt zabranych jako łupy wojenne. Znowu jakiś fałszywy cytat, wyrwany z kontekstu, skoro Genara aż sama odpowiada? Nie. Proszę pana, no, nie oszukujmy się. Nienawiść w stosunku do całego świata gojów wyłania się wprost z Talmudu, a nienawiść do chrześcijaństwa wyłania się dodatkowo z takiej broszurki, która była wielokrotnie wznawiana przez Żydów, nazywa się, uwaga, uwaga, Toledot Jeszu. Nie była wielokrotnie wznawiana i to jest też nieprawda, nie jest wielokrotnie wznawiana, a poza tym ja panu powiem, co to jest. To jest po prostu parodia Ewangelii Marka, napisana przez człowieka, który dopiero co, jego cała wioska i rodzina została wymordowana przez wyprawę krzyżową. I on był jednym z kilku osób, które przetrwały tą rzeź. Dobrze, więc proszę pana, ja już tutaj tłumaczę pana kłamstwo. Toledot Jeszu to prawdziwy żydowski bestseller, zważywszy na to, iż pojawił się w wielu wersjach językowych, na przykład aramejskim, hebrajskim, jidysz, niemieckim, hiszpańskim, a do dziś zachowały się aż 124 rękopisy i 32 jego pełne edycje książkowe. Ostatnie znane trzy wydania ukazały się w pierwszej połowie XX wieku, więc no tutaj no właśnie, to jest kwestia wiedzy. Proszę pana, najstarszy z zachowanych rękopisów datowany jest na XI wiek, jednak tradycja Toledot Jeszu ma kilkaset lat więcej. Istnienie tego pisma wspominał biskup Lyonu Agobard około 826 roku. Natomiast stawiane w treści Toledot Jeszu zarzuty wobec chrześcijaństwa znane były już w II-III wieku w czasach Orygenesa. No dobrze, no to tak, to Żydzi napisali... Czy to tutaj jest jakaś nienawiść, tak, no bo to jest kwestia... No to może teraz jeszcze wyjaśnijmy naszym widzom, co jest tam w tym pisemku napisane. Otóż pismo to drwi z Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Chrystus przedstawiony został tam jako bękart nieczystej kobiety, powołany do życia w wyniku wyjątkowo szkaradnego grzechu. Do zapłodnienia Jego Matki miało bowiem dojść w wyniku nierządu uprawianego w okresie menstruacji. Dorosły zaś Jezus przedstawiony został jako sprytny kłamca i oszust posługujący się magią, a przede wszystkim świętokradca, który ukradł ze świątyni jerozolimskiej tajemnicę tetragramu imienia pańskiego. Miał zostać słusznie skazany na śmierć, jednak nie na krzyżu, lecz przez powieszenie na pniu kapusty. No i proszę państwa, wersja ta funkcjonowała powszechnie w świecie żydowskim jako ludowa opowieść. Miała za zadanie przede wszystkim powstrzymywać żydowskie dzieci i młodzież przed ewentualną konwersją. Często służyła do pospolitych zasług i chrześcijan w życiu codziennym. I jeszcze bardzo ważny fragment. Na początku XX wieku niemiecki badacz żydowskiego pochodzenia, też bardzo ważna okoliczność, Józef Klausner, zapisał: nasze matki znały ich kontekst, czyli kontekst Toledot Jeszu, z krążących opowiadań. Przekazywały nam, dzieciom, z zachowaniem wszelakich zmian w tekście i dodatków swojej wyobraźni. A jak zauważył polski historyk Jan Iluk, jeszcze w okresie międzywojennym w Łodzi rodziny żydowskie gromadziły się w wigilijny wieczór, by w celu poniżenia chrześcijan wspólnie czytać Toledot Jeszu. Te tradycyjne spotkania nazywano z niemieckiego Nittelnacht, po polsku Noc Narodzenia, często prześmiewczo odmieniając Nittel na hebrajskie Nitlech, co znaczyło noc tego, który został powieszony. Jaki wniosek z tego? Ja bym chciał tutaj, przepraszam, muszę, słuchajcie, muszę tylko muszę jedną rzecz wtrącić. Ja mogę zacząć cytować na przykład z ojca Kościoła Jana. Muszę na chwilę wtrącić i spytać się, no też możemy różne rzeczy, powiedzmy i antysemickie jakieś broszury cytować i tego typu, jakie zostały zacytowane, więc pytanie jest takie, czy no, nie należy już tego zostawić i pójść jednak do przodu i w stronę jakiegoś pojednania i tyle. Nie, ja mówię, ja bym chciał, tylko ja chciałem tylko panu Pawlowiczowi powiedzieć, że ja tego nie robię. Jan Chryzostom, ojciec Kościoła, interpretował Nowy Testament, jedną z przypowieści, w ten sposób, że według niego życie Żydów nie powinno podlegać ochronie prawnej. Zgadza się i właśnie dlatego w tym... Że Żydzi domagają się, aby katolicy zrezygnowali, katolicy i prawosławni, zrezygnowali z autorytetu Jana Chryzostoma. Dobrze, ale to proszę mi powiedzieć, co jest gorsze, kiedy dominująca grupa religijna, która dominuje i ma władzę i jej przedstawiciele interpretują Świętą Księgę w ten sposób, że ta mniejszość ma nie podlegać ochronie prawnej, czyli ktoś, kto zamorduje Żyda, ma być bezkarny?
To jest, czy to jest gorsze? Czy gorsze jest to, że ta mniejszość, która tej większości nic nie może zrobić, napisała szkalujący chrześcijan pamflet? Już panu odpowiadam. Bo pan tutaj mi mówi, że to dosyjszy, o, że Żydzi ważne napisali pytanie. Pamflet 500 tak, ważne, bardzo, bardzo ważne pytanie i już panu odpowiadam. Otóż proszę pana, ja przebadałem historię Żydów. Zresztą nawet tutaj mam taką książeczkę napisaną przez Żyda, Jacques'a Attali, Żydzi, świat, pieniądze. I on tutaj podaje bardzo ciekawe przykłady historii Żydów. I teraz już odpowiadam na pana pytanie. Otóż proszę pana, na podstawie tego typu książek, też napisanych przez Żydów, stawiam tezę, że wszędzie, gdzie tylko Żydzi uzyskali choćby chwilową władzę lub wyższość nad ludami, wśród których mieszkali, to zaraz te ludy mordowali. Tak? I wiadomo, dlatego nie ma dzisiaj... Żeby nie być gołosłownym, podam bardzo, bardzo sugestywny tutaj przykład. Dlatego proszę pana, rok 614, wojna Bizancjum z Persją Sasanidów. Ale pan, Żydzi zamieszkujący. Ale to będziemy od Adama i Ewy zaczynać? To pan musi się rozmawiać o współczesności. Pomagali inwazję Persji. No, pan się, no dobrze, ja rozumiem, że pan się boi tych informacji, ale ja się boję. No więc Żydzi, którzy wspierali inwazję Persją na chrześcijańskie Bizancjum, nie w ofierze dla. Pomogli zdobyć Palestynę i Jerozolimę, i wtedy w czasie oblężenia Jerozolimy wzięto do niewoli kilkadziesiąt tysięcy chrześcijańskich mieszkańców Jerozolimy. I co się dalej stało? A otóż, proszę pana, Żydzi wykupili tych chrześcijańskich jeńców tylko po to, żeby ich zamordować. No. Fakty historyczne. Mhm. Mamy powstanie Kwietusa. Mamy powstanie Kwietusa, mamy powstanie Bar Korby. Wszędzie Żydzi mordują chrześcijan. Jaka jest odpowiedź na to? W czasie powstania Kwietusa Żydzi wymordowali lokalną mniejszość. Lokalnych mieszkańców Aleksandrii, Cyreny. No ale to wracamy trochę do Adama i Ewy zaraz. No bo ja chcę tym przykładem pokazać, że właśnie wszędzie, gdzie Żydzi przez chwilę tylko uzyskali przewagę, bo pan się odnosił do tego, że Żydzi jako mniejszość byli prześladowani. Natomiast jeśli tylko Żydzi przestali być na chwilę mniejszością, to zaraz brali się za mordowanie innych ludów. I mamy dzisiaj kolejny tego przykład w Izraelu, tak, gdzie prześladowani są Palestyńczycy. No, parę dni temu tak, raptem żołnierze izraelscy zamordowali dwulatka palestyńskiego. I wypili jego krew. Co tam w tej Palestynie się dzieje? Powiedzmy tutaj oczyma jakby polskiego... Jak to było? To było tak, że dwulatek sobie szedł ulicą i żołnierze izraelscy stwierdzili, zabijmy go i go zastrzelili, tak? No nie, na pewno granatem w nich rzucał. Nie, ale jak to było? No niech pan powie, jak to było, bo to pan przytacza. Niech mi pan opowie, bo ja znam tę sytuację, niech pan powie. No to jak pan zna, no to niech pan przytoczy, tak? No bo na pewno pan znajdzie jakieś uzasadnienie dla zastrzelenia dwulatka. Prawda? No bo jakieś uzasadnienie musi być dla działań Żydów. To było tak, że był nakaz aresztowania wydany, żeby aresztować człowieka, który popełnił przestępstwo. Przyjeżdża policja, do policji otwiera ogień bojówka arabska. Przyjeżdża na miejsce wojsko, wywiązuje się strzelanina w gęsto zaludnionym obszarze miejskim. Zabłąkaną kulkę dostaje wieczek. Czyli zawsze kontekst, tak? Tutaj pokazuje... Ale pan chce przedstawić to, że Żydzi chodzą po Palestynie i mordują dwulatków. No ja tego nie powiedziałem, no to tu już pan... Nie, to pan powiedział właśnie. Myślił. Nie, nie powiedziałem. Ale pan, czy Izraelczycy... Przecież pan doskonale wie, że tego typu wydarzeń tam jest co chwilę. Na przykład jak Żydzi niszczą palestyńskie cmentarze, tak... na wiadomym brzegu Jordanu i tak dalej, jak ludzi stamtąd wypędzają, burzą ich domy, no przecież tego można podawać setki. Tak, i każdy z tych przykładów jest najczęściej kłamliwy i można go... Nie, no to każdy oczywiście ten przykład pozwala na sporządzenie tezy, że Żydom wolno, jasno. Nie, proszę pana. No bo przecież przyjęto ustawę,
że Izrael jest wyłączną własnością narodu żydowskiego. Gdybyśmy mieli czas, przede wszystkim, proszę mi teraz odpowiedzieć, bo pan wcześniej mi uniknął odpowiedzi. Ilu narodów własnością jest Polska? Powiem tak, powinna być własnością narodu polskiego, bo jeżeli Polska nie ma być dla Polaków, to co nam taka Polska? To dlaczego ma pan pretensje do Izraela, że jest własnością Żydów? Dlatego mam pretensje, ponieważ Żydzi na całym świecie, jak już zresztą powiedziałem w tym naszym nagraniu, Żydzi na całym świecie zwalczają wszelkie nacjonalizmy, natomiast swój kultywują, najwyraźniej wiedzą, co jest. Polacy w Wielkiej Brytanii też głosują masowo na lewicę, a w Polsce głosują na prawicę. Mnie to nie interesuje, ja nie jestem demokratą. No widzi pan, ale co to znaczy Żydzi promują? Tak, którzy? Ja panu coś wytłumaczę. Są Żydzi lewicowi i są Żydzi prawicowi. Natomiast pan chce teraz powiedzieć, że Żydzi za granicą zwalczają nacjonalizm i pan pokazuje Żydów lewicowych, a w Izraelu promują nacjonalizm i pokazuje pan Żydów prawicowych. To można zrobić z każdym narodem. Ja mogę w każdym narodzie powiedzieć, patrzcie, Polacy za granicą promują lewicę i pokażę lewicowych Polaków, a w swoim kraju prawicę i pokażę prawicowych Polaków. No ale to będzie nieprawda. To jest po prostu, proszę pana. Dlatego, że no tutaj ta tak zwana prawica, z którą ja akurat niewiele mam wspólnego, no ona jest w Polsce w mniejszości. No nie wiem, według organizacji tych samych, które właśnie oskarżają Izrael o bycie okupantem i strasznym faszystowskim reżimem, te same organizacje międzynarodowe oskarżają Polskę o bycie faszystowskim reżimem. No proszę pana, już mówiliśmy o tym, że w Izraelu chrześcijanin z chrześcijanką nie może zawrzeć państwowego związku cywilnego. W Izraelu są tylko śluby religijne i dlatego tylko można albo u rabina, albo u księdza, albo u imama, albo u jakimś, nie wiem jakie tam inne są religie. Religie, śluby w Izraelu zawiera się religijnie po prostu i wiadomo, że nie ma, no i to jest tak samo, no po prostu to tak to wygląda, jest to po prostu inny ustrój, nie ma takich typowych świeckich ślubów w Izraelu po prostu. Panowie, no będziemy kończyć powoli, tutaj wiele wątków się pojawiło i chciałbym, no żebyśmy doszli do czegokolwiek. Czy według Eliego Radosław Patlewicz jest antysemitą, a może wedle Radosława Patlewicza Eli jest antypolonistą, tak? Czy do czego tutaj dojdziemy? Bo może jednak, tak jak powiedziałem, uda się... Nie, no na pewno jestem antysemitnikiem, no jak żeby inaczej. Bo przecież wskazywanie na pewne fakty historyczne i teraźniejsze też, no to jest antysemityzm, prawda? Nie, teraz ja podam prawdziwą definicję antysemityzmu. Antysemitą jest ten, kogo nie lubią Żydzi. Proszę pana, ja w czasie tego wywiadu, podobnie jak pan spędził w czasie niego około 30 minut na przytaczanie rozmaitych rzeczy chytrych i złych, które zrobili Żydzi 1500 lat temu, albo 100 lat temu, albo 60 lat temu, albo 1000, albo 2000 lat temu, to ja też mógłbym spędzić... Domaganie się cenzurowania katolickich ksiąg religijnych, to jak już mówiłem, lata ostatni raport Koniec z antysemityzmem Europejskiego Kongresu Żydów, więc nie 100 lat temu, czy 1500. Ale jednak więcej pan mówił o tych, o jakichś tam... No bo... Najlepsze jest to, właśnie kwintesencją jest to, że pana zdaniem to czegoś dowodzi dzisiaj. Może to już było dawno. Może gdyby Żydzi zrezygnowali z Talmudu 200 lat temu, no to oczywiście byłby to tylko kontekst historyczny. Wyjaśniliśmy sobie już dzisiaj, że pan nawet nie wie, co to jest Talmud. A pan mnie zanegował, że ja podałem prawdziwe cytaty z tego. No dobrze, to myślę, że już do porozumienia nie dojdzie pomiędzy naszymi gośćmi, ale dyskusja była ciekawa, wiele argumentów i też sporo tutaj żywiołowych komentarzy na czacie. Może dogramy dogrywkę, jak będziecie mieli. Skoro mi się już to przypomniało, to chciałbym jeszcze jedną rzecz wyjaśnić odnośnie mordów rytualnych. Mianowicie tutaj też taka fałszywa historia krąży, że oskarżenia Żydów o dokonywanie mordów rytualnych powstały w średniowieczu i to jest wymysł chrześcijański. Zdaje się, nawet pan tutaj coś takiego powiedział albo coś podobnego. Natomiast no, oskarżenia tego typu pojawiły się już w starożytności, proszę pana. I o tym pisał Grek Demokryt, żyjący w VI wieku przed Chrystusem. Apion z Aleksandrii, żyjący na przełomie. No ale no to może. Tutaj,
to jest też brednia, że akurat oskarżenie. Nie, to jest, proszę pana, tak samo. To jest tak samo, kiedy miał pan powstania machabejskie, kiedy miał pan wojny grecko-rzymskie, grecko-żydowskie, to jest kolejny etap. Tak samo jak pan się powołuje jako eksperta na temat, dla pana ekspertem na temat Żydów jest ksiądz Trzeciak. No i mówiłem chyba trzykrotnie, że nie jest. Problem od starożytności dla pana ekspertem jest Demokryt, który pracował dla Greków. Nie jest dla mnie autorytetem, tylko jeszcze raz powtarzam, argumenty się wysuwa takie, że to jest, że oskarżenia Żydów o dokonywanie mordów rytualnych to wymysł chrześcijański ze średniowiecza, więc ja podaję konkretny przykład, że Żydów o to oskarżano przed powstaniem chrześcijaństwa. Czyli to jest wymysł... Ale zwykle pochodziło to od wrogów, którzy na przykład próbowali nas właśnie zabić. Czyli to jest wymysł, no to słuchajcie... Oczywiście, że wszyscy, którzy piszą źle na temat Żydów, no to oni kłamią. Nie, czy Grecy przypadkiem nie najechali na Izrael i czy Grecy nie mordowali Żydów? Słuchajcie, czyli to jest... Dajcie powiedzieć. Że mordowali, ale proszę pana, już nie w czasach Demokryta. Nie w czasach Demokryta, czyli w VI wieku. Żydów mordowali chociażby w II wieku za czasów monarchii Seleucydów, kiedy Antioch IV. Dobrze, na razie was wyciszam i tylko chciałem zapytać, czyli to jest wymysł nie średniowieczny, ale starożytny po prostu, czy można tak powiedzieć? W każdym razie oskarżenia pojawiły się przed powstaniem chrześcijaństwa, więc nie można o to oskarżać chrześcijaństwo, że chrześcijaństwo wymyśliło. Dobrze, to czyli no, ogólnie większość... bez zbiorowych oskarżeń, tak? Znaczy, mamy się przede wszystkim chrześcijaństwo tego nie wymyśliło, natomiast wersję tą, że Żydzi potrzebują krwi, żeby zrobić masę, to wymyśliło chrześcijaństwo i tego było najwięcej. Natomiast właśnie, proszę pana, ja dzisiaj nie będę pisał książek o tym, że chrześcijaństwo jest zbrodniczą ideologią, która chce mordować Żydów. Ja tego nie robię. Wystarczy, że inni to robią. Robi i powołuje się pan na rzeczy z Demokryta i na pamflet z Turcji średniowiecznej i na wyrwane wersy z Talmudu, które są ewidentnie wyrwane z kontekstu z Talmudu, o którym pan nawet nie wie, czym on jest, i generalnie na nazistowskich kolaborantów i na Pranaitisa, który nawet też, podobnie jak pan, nie wiedział, czym jest Talmud nawet. No, więc to jest... Więc jeszcze raz zadaję kłam, nie powołuję się na Pranaitisa i na Trzeciaka i tutaj już kilkukrotnie temu zaprzeczałem. Dobrze, panowie, no to... Reklamuję ich książki, rozumiem. Panowie, dziękuję bardzo za dyskusję, bo to już... Nigdy na swoim kanale nie reklamowałem książki Trzeciaka. Nie na swoim, ani... tylko na kanale pana od Freedom Wydawnictwa, tak. Tam Holocher, tak. Nie, Freedom to jest Stali, on z Gryguciem. No to pan nawet nie wie, o czym pan mówi, no ale... To jest Holocher. To nie jest ten człowiek, który wydaje to wydawnictwo, nie? Holocher Magna to Polonia. Jest właściciel wydawnictwa Magna Polonia. Ale to w takim razie z jakiegoś powodu wy razem reklamowaliście wydawnictwo Freedom. Okay. No dobrze. I te konkretne książki i tych konkretnych autorów. No dobrze, mniejsza z tym. No. Dziękuję, pan, dziękuję wam za dyskusję. Freedom nie wydał Trzeciaka? Wydał. Nie wiem, ja bym od tego Trzeciaka się trzymał. No wydał, proszę pana, tu mam, o proszę bardzo, wydało Ostoja. Ostoja wydała Trzeciaka, a nie Freedom. Dom wydawniczy Ostoja. No. Kolejny kłam zadaję. Możliwe, że po prostu na ich stronie... Proszę pana, jeżeli pan czegoś nie wie, no to... Nie, na stronie internetowej wydawnictwa Freedom jest ta książka dostępna do kupienia i pan ją reklamował jako pakiet. I co w tym złego? No to, że... Moim zdaniem, jeżeli chce się uniknąć łatki antysemity, nie powinno się reklamować książek kolaborantów nazistowskich jako ekspertów w sprawie judaizmu. To proszę pana, gdybym ja chciał uniknąć łatki antysemity, to wie pan, to jest tak jak i w tym przysłowiu. Jeśli nie chcesz być krytykowany, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim. No to jasne, że tutaj najlepiej, żebym zakończył wszelką działalność, i wtedy łaskawie może nie będę już tym antysemitnikiem. Najlepiej by było, że na przykład zanim pan coś zacytuje, jakiś wers z Talmudu, żeby pan przeczytał 3 wersy wcześniej i 3 wersy później, to wtedy też nie będzie pan wychodził na takiego ignoranta. To by było też dobre. Przeczytałem i właśnie dlatego te fragmenty zamieściłem. A, czyli świadomie pan manipulował. Okay. Nie manipulowałem, natomiast świadomie. To dlaczego pan zacytował fragment, że trzeba Goja zabić, a nie, że Goj jest równy arcykapłanowi? Ponieważ... Taki fragment jest w Talmudzie. I pan ignoruje cały kontekst, ignoruje całą treść i ignoruje wniosek
tylko fragment, który pan potrafi wykorzystać, żeby... I to mówi osoba, która wypowiada się na temat mojej książki, której nie przeczytała, twierdzi, że ja się powołuję na Trzeciaka i księdza Pranaitisa, choć się nie powołuje i tak dalej. No, ja nie twierdziłem, że pan się w książkach na nich powołuje, ja tylko potwierdziłem, że pan reklamował książkę. Zresztą pan twierdził, że ja się powołuję. To jest bezsensowne. Bodaj nawet dwukrotnie. Można sobie przesunąć wstecz. Wszystko jest dostępne. Panowie, dziękuję za burzliwą dyskusję. Radosław Patlewicz. Ale chwileczkę, bo jeszcze ja miałem odpowiedzieć na pytanie. No ale ja już tu kilkakrotnie czy uważam tego pana za antypolonikę. No tak, właśnie. No więc nie uważam. No i tyle. Okej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.